auto tej samej marki, jednak troszeczkę późniejsze w latach produkcji, Mercedes W111. Potem cała seria Polszaków z numerem 30. Macie Państwo Pawła Brukszo, Porsche 911T z numerem 31, Gregor Korpas, Porsche 912. No i z numerem 32, chociaż już się teraz boję mówić, bo w poprzedniej klasie powiedziałem, że coś na temat faworyta, ale tutaj no też bym obstawiał jednak, tak jak już mówiłem, ze względu na moc pod maską i umiejętności kierowcy, że jeżeli nie popełni jakiegoś większego błędu, to powinien to wygrać lekko, że tak powiem, tą klasę. Marcin Stryczak na Porsche 911 o mocy 160 koni. Na końcu Państwo macie dwa Ople, jeden to Monza, drugi Ascona. No i właściwie te Ople też, powiedzmy, w tym miejscu, w którym startują, powinny się pojawić na linii mety. Proszę Państwa, miejmy nadzieję, że zawodnicy tej kolejnej klasy poczekają jednak, aż się lampy zapalą, tak jak to bywa. Dostali informację o tym, że mają jeszcze chwilę i czekamy. Zobaczymy, czy oni... O! Są lampy i nie zwalstartowali. Proszę! Proszę! Widać ten zakręt, na którym na wszystkich wyścigach się dzieje i na naszym już się w poprzednim biegu działo. I zobaczymy, czy teraz chłopaki umieją tyle samo, czy więcej. A zatem prowadzi z numerem 30 Paweł Brukszo. Drugi już jest Marcin Stryczak. Zobaczymy, no, nie, dali radę, jednak się nie dali ponieść emocją. Chociaż pupcie latają, także to jednak jest bardzo mocno, bardzo mokro i bardzo ślisko. Tak jak Jacek powiedział, jest wysoce prawdopodobne, że rywalizacja rozegra się pomiędzy Pawłem Brukszo i Marcinem Stryczakiem. Być może ktoś jeszcze dołączy do tego grona, ale w tych dwóch samochodach, w tych dwóch zawodnikach drzemie największy potencjał. Czy szósty, ale byli od dość dawna i dają radę. Mało tego, ten wyścig jest dla nich olbrzymią okazją do sprawdzenia ich maszyn, które nie da się ukryć, że kupując Porsche myślimy i mamy nadzieję, że zaspokoi naszego sportowego ducha. I oni w ten sposób tego ducha zaspokajają. Spoglądamy na łuk wprowadzający zawodników na prostą start metra. I ciekaw jestem, czy Paweł Brukszo czerwonym Porsche 911T 125 koni, maksymalna prędkość 205 na godzinę, auto z 70 roku, jeszcze będzie przed Marcinem Stryczakiem, który jest autem z 66 roku, ale o mocy 160 koni. Czyli ta niepewność przed nami, czy to będzie czerwone, czy zielone Porsche. Zobaczmy. Trzeba pamiętać jednak, że jest mokro i chęć zbyt szybkiego dogonienia rywala może spowodować, a jednak nic się nie zmieniło, czyli Paweł Brukszo. Nie tak długo, ale to roku, ale proszę Państwa, że będzie się działo, że będzie walka, że będzie dogonianie. Paweł Brukszo na 30, 32 Marcin Stryczak. Kolejne miejsce to kolejne Porsche numer 31, czyli Gregor Korpas. I czy przechodzimy na zaplecze i patrzymy, czy wytrzymają na tych zakrętach.
zasadę, proszę Państwa, po zakończeniu prostej start meta. Dalej Paweł Brukszo. Przewaga, myślę, że się zmniejsza. Paweł Brukszo dochodzi do zakrętu i pytanie. Marcin zdecydowanie się zbliżył i teraz czy nie zbyt opóźnione hamowanie? Nie, oj, dał radę, ale zbliżył się zdecydowanie. Trzecie miejsce to Gregor Korpas. A Bartek Palicki dał się jednak odwołać. Próbuję zawalić, ale myślę, że to bardziej oczywiście miejsce już się
uroczy. Czyli zgodzicie się Państwo ze mną, że mamy dwie grupy. Tych, którzy walczą o miejsca 1-2 i tu tak chyba już są kości rzucone. No Marcin pójdzie ostro, no nie może iść ostro, bo znowu go postawi. Nie. Będzie ciężko, chociaż jak mu się uda. Natomiast Korpas broni się, ale widzicie Państwo te piruety, jaka walka tam jest. Czując oddech na plecach Oklonozy, nie odpuszcza. Bartek za 3 metry wyciągnął wnioski z poprzedniego okrążenia. Wyciągnął, tak? Tak. I myślę, że nie zostaną zdoblowani przez Pawła Pokrzy i Marcina Zryszaka. Bartek się pojawia się sporo, a Bartek już trzyma w dłoniach biało-czarną szarownicę i za chwilę wymaga zwycięstwa trzeciego biegu. Przypomnę biegu, w którym co miało pod pierwsze miejsce teraz, można nie? Było maksymalnie mieć 160 koni niestety po zaliczeniu boczków popłynął i stracił szansę na wygranie tego biegu. Po prostu moc to nie wszystko, jeszcze umiejętności kierowcy się liczą. A my mamy, proszę Państwa, proszę przygotować się do braw. Zwycięzcę biegu do 160, mamy 2011-1960 roku. Ola, proszę Państwa, się dzieje. Marcin musiał coś wywinąć. Drugie miejsce Krupa, trzecie miejsce Wysłowiecki, a na czwartym miejscu faworyt. Tak, nie mów więcej, kto jest.